Panie prorektor, dzisiaj i jutro rozumiem, że tłumy mają odwiedzić Akademię Bialską. Mało tego, są to tłumy, które w większości są po raz pierwszy na terenie uczelni. Od razu uczelnia z wielką pompą proponuje im wszystko to, czym dysponuje Festiwal Nauk. Czy to również pod kątem promocji później ewentualnie studentów? Każda inicjatywa, którą podejmuje uczelnia, ma za zadanie budowanie jej wizerunku, ale działanie też na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. To otoczenie społeczno-gospodarcze to nie tylko firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, ale też i obywatele, mieszkańcy miasta, powiatu. Więc ta inicjatywa Festiwalu Nauki to jest inicjatywa skierowana zarówno do uczniów szkół średnich, ale także i do ich młodszego rodzeństwa, skierowana do rodziców, do osób starszych, ponieważ inicjatywy, które my proponujemy, jest ich ponad 60. To są inicjatywy, w przypadku których każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno młoda osoba, dziecko, jak też i osoby dorosłe, nasi uczestnicy naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Więc jest to działanie, które ma propagować naukę na bardzo szerokim aspekcie. Panie miały szczęście, ja to trochę żałuję, że akurat takie tego typu inicjatywy w tej dobie, no ja trochę za wcześnie się urodziłem, ale to jest fantastyczna rzecz, to co się dzieje obecnie. W ogóle ta nauka, która jest dostępna tak naprawdę w każdej szkole średniej, a na pewno na uczelniach. I to jest fajny moment i motyw do tego właśnie, żeby tę naukę poznawać i móc ją nawet dotknąć. No i o ten dotyk głównie chodzi, tak? Bo nauka to nie tylko artykuły, to nie tylko książki, ale nauka tak naprawdę to jest to, co robimy dla społeczeństwa i dla społeczności lokalnych. Tak? Mam nadzieję, że dzisiejsze warsztaty, seminaria i jutrzejsze również pokażą uczestnikom tego naszego eventu, że nauka to jest to wszystko, z czym się na co dzień stykamy. W życiu codziennym nie mamy szansy i możliwości zobaczenia laboratoriów, w życiu codziennym nie możemy zobaczyć stołu anatomicznego, i zobaczyć, jak wygląda ciało człowieka, jak przebiegają żyły, jak układają się mięśnie. My chcemy to wszystko pokazać tym osobom, które się na naszej uczelni pojawią, które się zarejestrowały na poszczególne warsztaty, na poszczególne szkolenia. Wydaje nam się, jest to nasza taka pierwsza inicjatywa. Fakt faktem nie ukrywamy, że jest to działanie, które jest możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu ze strony ministerstwa. Projekt, który przygotowywaliśmy, był przygotowywany ponad rok temu, w tej chwili go realizujemy, ale też jeżeli rzeczywiście będzie duże zainteresowanie, ponieważ promowaliśmy się w sposób znaczący, wysyłaliśmy informacje do wszystkich szkół, nie tylko do szkół średnich, ale też i do szkół podstawowych, kontaktowaliśmy się bezpośrednio z nauczycielami, jeżeli naprawdę będzie duże zainteresowanie, chcemy tą imprezę powielać, tak żeby wszyscy mogli w niej uczestniczyć. Na plakacie wszystko się zmieściło, chociaż musieliśmy użyć drobnej czcionki. Ponad 60 wydarzeń dzisiaj i jutro. Tak, zgadza się. Ponad 60 wydarzeń. Chcieliśmy pokazać wszystkie wydarzenia na plakacie, jak szeroką mamy ofertę, zachęcić wszystkich do uczestnictwa, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Szerzej o każdym wydarzeniu można było przeczytać na stronie internetowej uczelni. Tam były już dokładne informacje odnośnie danego wydarzenia, jak można dotknąć to wydarzenie, w czym można uczestniczyć, czego można się dowiedzieć, kto prowadzi, w jakich salach odbywają się te wszystkie wydarzenia, w jakich godzinach. Także zachęcamy serdecznie do uczestnictwa. Każdy na pewno coś dla siebie znajdzie. I młodsi, młodzież, dorośli ci troszeczkę młodsi, dorośli troszeczkę starsi. Także
każda grupa wiekowa, myślę, dla siebie znajdzie swoje miejsce. Nic nie bierze się z powietrza, to my teraz trochę nauki zaproponujemy. I proszę bardzo, o coś sfrunęło do Pani, proszę bardzo wziąć, to ten plakat. I gdybyśmy tak mogli 5, 6, 10 najciekawszych rzeczy wymienić, może za dużo, 3, na które dzisiaj, jutro moglibyśmy zaprosić naszych widzów. Dyplomatycznie odpowiem, wszystkie są bardzo interesujące i nie jestem w stanie wskazać żadnego konkretnego, także zapraszam do uczestnictwa i wyboru indywidualnego zgodnie z zainteresowaniami. Zapraszam również na naszych gości specjalnych, którzy będą swoje wykłady prowadzić, swoje prezentacje w godzinach od 11 do 13, pan Karol Wójcicki oraz państwo stanisławscy. To są blogerzy, influencerzy ze świata nauki. Także serdecznie zapraszamy jutro, 17 czerwca. Rozumiem, że do tej współpracy podczas tego Festiwalu Nauk zaprosiliście również partnerów z zewnątrz, bo wiem, że na przykład przy hali sportowej rozstawia się pewne urządzenie, pewna firma. Czy takich właśnie urządzeń naukowych firm będzie więcej? Zakład Fizjoterapii tutaj zaproponował pewne działania, pokazuje nam sprzęt, jak to funkcjonuje w fizjoterapii. Także tutaj przede wszystkim jest to inicjatywa Zakładu Fizjoterapii, ale również można dotknąć tych inicjatyw, tego sprzętu w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn na żywo. Mariusz Maksymiuk, Radio Wiper Biała Podlaska. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Wiktor Pikuła. Agnieszka Jermentowicz. Skąd jesteście? Z Terespola. To szkoła? Elo Terespol. Elo Terespol. Dzisiaj Białej Podlaskiej na Akademii Bialskiej Festiwal Nauk. Jak oceniacie ten pomysł? Myślę, że jest doskonały i bardzo fajnie, że Akademia Bialska stara się tutaj uczniów rozruszać trochę i fajnie, że organizują coś takiego, specjalnie, że jestem na profilu medycznym i anatomia bardzo mi się przyda w przyszłym zawodzie. Licząc to, że jestem Białorusinką, bardzo dla mnie to jest interesujące i bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się mi jeszcze raz powtórzyć przyjście tutaj, bo jest bardzo interesujące i bardzo rozwija moje okrągłość życia i co ja mogę zobaczyć. A w waszym kraju coś takiego jest kontynuowane? Dzieje się coś? Nie ma takiego, tylko jeżeli przychodzi na studia, tylko wtedy są lekcje. Dzisiaj uczestniczy pan w Festiwalu Nauk jako wykładowca. Tak, dokładnie. Prowadzę zajęcia z anatomii, a jutro zapraszam wszystkich na wykład dotyczący treningu równowagi. Czy specjalnie pod te zajęcia, pod ten Festiwal Nauk przygotowywał się pan? Czy są to zupełnie inne zajęcia niż te, które na co dzień prowadzicie dla studentów? Powiem, są specjalnie przygotowane, tak żeby zachęcić licealistów także do poznawania właśnie anatomii, ale zachęcić ich także do przyjścia do naszej uczelni, ale jednak są zbieżne z tym, co prezentujemy studentom na naszych zajęciach bezpośrednio. Kształcimy specjalistów medycznych, więc co za tym idzie, ten najwyższy poziom zajęć jest tu bardzo potrzebny. Dużo w tym pomaga wasze wyposażenie, bo jest to jedno z najnowocześniejszych, najbardziej ciekawych wyposażeń uczelni wyższych w Polsce. Tak, bezpośrednio. Posiadamy choćby właśnie tutaj w sali anatomii, posiadamy stół anatomiczny, no pochwalę za ponad 1 000 000 zł, który bardzo pomaga nam w nauce, który przedstawia nam ludzkie ciało, pozwala tak naprawdę zajrzeć na każdą głębokość, poznać każdą strukturę. Najciekawsze pytania, które być może padły ze strony licealistów. Tak naprawdę pytania dotyczące bezpośredniego wykorzystania anatomii właśnie później w pracy klinicznej. I bardzo się cieszę, że te pytania padły. Ikona w ogóle kierunku. Czuje się Pani taką ikoną kierunku? No może niekoniecznie. Jestem zaangażowana, wiele lat już pracuję. Dobrze się w tym czuję, jest to moje miejsce na ziemi. Przychodzę do pracy z przyjemnością. Każdy sukces studentów odbieram jako mój sukces, sukces mojego zespołu. Także się cieszę bardzo, że pracujemy, możemy pracować. Spotykamy się podczas Festiwalu Nauk i również wasz kierunek, wasze sale są dostępne dla młodych ludzi. Jaką mają szansę obejrzeć, co mają szansę obejrzeć tutaj u was? Co prezentujecie? Ale mamy to Centrum Symulacji, to jest taki nowoczesny sposób kształcenia metodą symulacji, nowe kadry medyczne, w tym studentów w kierunku pielęgniarstwo. Tu to, co można zobaczyć, to przede wszystkim symulatory. To są takie pomoce dydaktyczne, które symulują prawdziwych pacjentów i my, pracując w bezpiecznych warunkach dla pacjenta, dla studenta, uczymy się wszystkich procedur pielęgniarskich. Dla najmłodszych była tutaj przedstawiona scenka. Z życia wzięta naprawdę, to się spotyka bardzo często na izbach przyjęć, na kierunkach medycznych.
To są scenariusze takich zdarzeń medycznych i my na tych przypadkach takich, które rzeczywiście w sytuacji życiowych pacjentów się zdarzają, taki scenariusz przygotowujemy i studenci muszą się odnaleźć w tej sytuacji, czyli na podstawie zdobytej wiedzy, umiejętności reagują na taką sytuację, czyli muszą podjąć działania, podawać leki, wezwać lekarza czy pogotowia. W każdym razie to uczy takiego podejmowania decyzji samodzielnej, szybkich decyzji, ale też jest bardzo istotne współpracy w grupie, współpracy z ludźmi, którzy są gdzieś obok nas, na przykład niekoniecznie z naszej grupy zawodowej. Czasami są to osoby zupełnie z zewnątrz, jeżeli by to się stało, na przykład gdzieś na ulicy. Jakie cechy są ważne, będąc pielęgniarzem, pielęgniarką? Na co się stawia szczególne wartości i warunki kształcenia później? Bo przecież, tak jak zauważyłem, tutaj nie chodzi tylko o samą wiedzę medyczną, ale z danym pacjentem, z daną osobą trzeba rozmawiać. Tak. Czyli ta umiejętność komunikowania się z ludźmi w ogóle, z pacjentem, z kolegą z pracy, po fachu, z innym profesjonalistą jest bardzo istotne i bardzo ważne. Trzeba mieć takie wartości chyba, które są najcenniejsze. To jest taka wysoka ocena życia człowieka, wysoka ocena też zdrowia człowieka. Umiejętność służenia drugiemu człowiekowi, czyli być gotowym do niesienia pomocy. Trzeba lubić ludzi. Jeżeli ktoś nie lubi ludzi, to nie będzie dobrze wykonywał tego zawodu. To, jeżeli my szanujemy człowieka, to nie będzie miało znaczenia, jaką pozycję zajmuje społeczną, jak wygląda w danym momencie, czy to jest człowiek, który gdzieś jest na jakimś zakręcie życiowym i wygląda bardzo nieetycznie, estetycznie, zachowuje się też może niewłaściwie, ale my go w każdej sytuacji musimy człowieka właśnie tak godnie po prostu traktować. I tego, na to zwracamy uwagę. Czego się boję? Boję się tego, że w obecnych młodych pokoleniach już jest mocno zakorzeniona elektronika, telefony, rozmowy przez SMS-y, czaty, Facebooki. Braknie, nie wiem, czy zauważyłyście to podczas swojej pracy, no właśnie tej komunikacji. Ludzie zapominają rozmawiać, zapominają takiego życiowego podejścia na co dzień, na żywo do innego człowieka. Ta rozmowa zanika, a tutaj w tej branży, w tej pracy jest to bardzo ważne. Czy będzie właśnie szansa na znaleźć takich ludzi w przyszłości? Nie są ludzie i między innymi ta metoda symulacji medycznej uczy tych umiejętności miękkich, czyli tej komunikacji. I dlatego to centrum symulacji, ta metoda, którą my wprowadzamy, jest taka istotna. Naprawdę my musimy się uczyć rozmawiać. Młodzież jest zaangażowana. Oczywiście ta elektronika jest potrzebna, my bez niej nie będziemy żyć, dlatego że mamy tutaj już w tych pracowniach, mamy sterownie i mamy wszystko elektroniczne. My mamy kamery, mikrofony, możemy rozmawiać. Phantom też jest cały ładowany elektroniką, też musimy się tego nauczyć obsługiwać. Także no, to musi iść w parze. Natomiast nigdy nikt nie zastąpi po prostu rozmowy, kontaktu bezpośredniego z człowiekiem. I tutaj jak my się przygotujemy w symulacji do pracy, idziemy do pacjenta rzeczywiście w takie naturalne warunki, to zdecydowanie łatwiej jest, bo wiele umiejętności technicznych już mamy zakodowanych. Nauczyliśmy się też rozmawiać, tą barierę komunikacji z ludźmi tutaj w pośród siebie po prostu mamy pokonaną. I łatwiej się jest po prostu pracować. Thank you.